Langström. No. Wskazuje na to, że nie ma sensu pisania jakichkolwiek skarg. Bo wszystkie skargi są. Słuchaj, Izraelu. Bóg jeden. Haszem, Bóg nasz Haszem jest jedyny. Jedyny. Będziesz miłował Haszem, Boga Twego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą na Twoim sercu. Będziesz je wypijał Twoim dzieciom i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, kładąc się i stając. W domu pluskwy nas atakują! Pluskwy nas atakują! Wiążesz je jako znak do swojej ręki i będą między twoimi oczyma i napiszesz je na bramach i na drzwiach domu twego. To jest z Księgi Powtórzonego Prawa 6:4-9. Kochani widzowie, te filmy, prawie koniec. Dwa czarne pudełka wykonane ze skóry lub metalu, Tefin przywiązuje się rzemieniem do czoła i lewego ramienia podczas porannej modlitwy. Szachali są ozdobione literą Shin od Shaddai. W środku znajdują się cztery ustępy. Tory z księgi wyjścia. Pokazałam im odpowiednie przepisy w kodeksie pracy. 13 i tak dalej. Czyli druga Mojżeszowa, księga wyjścia, czyli druga Mojżeszowa. Oraz księgi powtórzonego prawa. Nazwa Tefin oznacza w aramejskim ozdoby. W języku greckim nazwane filakterie, amulety w przeszłości Tefin noszone były cały dzień. Obecnie obowiązek noszenia filakterii ciąży na mężczyznach od 13 roku życia. Tu właśnie jest pokazane. Czyli, że te filakterie są w krytycznym, w złym świetle pokazane, że oni nie mieli wiary i tylko chcieli ładnie wyglądać i czyści, żeby byli, a my mówimy tu o tym, że trzeba zarazki, żeby były. Trochę brudu, potrzeba wam, faryzeusze, groby powielane z trupami w środku. Słucham. No piękne. To jest ten z Bydgoszczy? Tak. Weźcie przed to sobie te moje słowa do serca i duszy, przywiążcie je sobie jako znak w ręku, niech one będą wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich, wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą. Tak, czy kładziecie się spać, tak. Księga Powtórzonego Prawa. 11 do 18. To naprawdę 18 wiersz. Także bardzo piękna jest ta książka. Izraela. Leksykon Izraela. No bardzo piękna jest ta książka. Czytał. Kto czytał? Michał Żelewski. O.